Od wieków egipskie piramidy przyciągały uwagę zarówno badaczy, jak i miłośników teorii spiskowych, związanych z ich potencjalnymi właściwościami energetycznymi. Szczególne zainteresowanie wzbudza Wielka Piramida w Gizie, której fizyczne właściwości pozostawały w dużej mierze nieznane. Niedawne badania międzynarodowej grupy naukowców rzucają nowe światło na tę kwestię, sugerując, że piramidy mogą być zdolne do koncentracji energii elektromagnetycznej wewnątrz swoich komór. Badacze z Itimo University w St. Petersburgu oraz Laser Centrum Hanover przeprowadzili szczegółowe badania teoretyczne, mające na celu zrozumienie, w jaki sposób Wielka Piramida oddziałuje z falami elektromagnetycznymi. Za pomocą metod fizyki teoretycznej naukowcy odkryli, że w określonych warunkach rezonansowych piramida może skoncentrować energię elektromagnetyczną w swoich wewnętrznych komorach i pod podstawą. Badania te bazowały na modelach numerycznych oraz analizie fizycznej. Wyniki pokazują, że piramida może reagować na fale radiowe o długościach od 200 do 600 metrów, co oznacza, że w tych zakresach może wystąpić zjawisko koncentracji energii wewnątrz jej struktury. Aby wyjaśnić uzyskane wyniki, naukowcy przeprowadzili analizę wielobiegunową, czyli multipolową. Jest to metoda stosowana w fizyce do badania interakcji pomiędzy złożonym obiektem a polem elektromagnetycznym. Pozwala ona na zastąpienie skomplikowanego obiektu zestawem prostszych źródeł promieniowania, tzw. multipoli, dzięki czemu można przewidzieć i wyjaśnić sposób rozpraszania pola w całym systemie. Zastosowanie tej metody w przypadku Wielkiej Piramidy pozwoliło naukowcom stwierdzić, że pod wpływem fal elektromagnetycznych piramida może działać jak cząstka rozpraszająca fale radiowe w sposób rezonansowy. Naukowcy przyjęli pewne założenia dotyczące właściwości fizycznych piramidy, takie jak jednolity rozkład materiału budowlanego, o właściwościach podobnych do zwykłego wapienia. Wyniki badań wskazują na potencjalne praktyczne zastosowania tego odkrycia, zwłaszcza w dziedzinie nanotechnologii. Zespół badawczy planuje zastosować teoretyczne wnioski do projektowania nanopartykulatów zdolnych do koncentracji energii elektromagnetycznej w sposób zbliżony do działania piramidy. Tego rodzaju nanopiramidalne struktury mogą znaleźć zastosowanie w tworzeniu wysoce wydajnych ogniw słonecznych oraz nanosensorów. Odkrycie to nie sugeruje, że starożytni Egipcjanie byli świadomi lub celowo wykorzystali te właściwości piramidy. Jednak wyniki badań wskazują, że kształt i struktura Wielkiej Piramidy są zdolne do skupiania fal elektromagnetycznych w określonych warunkach. To z kolei otwiera nowe możliwości w badaniach nad kontrolą światła na poziomie nanoskali. Naukowcy z Itmo University planują teraz sprawdzić, czy możliwe jest uzyskanie podobnych efektów przy użyciu nanopartykuł o kształcie przypominającym piramidę, co może mieć daleko idące implikacje dla przyszłych technologii. Choć odkrycie to może wydawać się zadziwiające, naukowcy podkreślają, że ważne jest wykorzystywanie nowoczesnych metod badawczych do zgłębiania tajemnic starożytnych struktur, zamiast ulegać mitom i spekulacjom. W przeszłości piramidy były obiektem wielu teorii, począwszy od idei dotyczących obcych cywilizacji, po koncepcje związane z apokalipsą. Badania nad ich rzeczywistymi właściwościami, takimi jak koncentracja energii elektromagnetycznej, pozwalają jednak na lepsze zrozumienie ich unikalnej struktury i potencjalnego zastosowania w nowoczesnej nauce.